Osoby, które zostały skierowane na kwarantannę lub są objęte izolacją domową i ubiegają się o wypłatę zasiłku, nie muszą już dostarczać decyzji sanepidu do ZUS lub pracodawcy. Zakład sam będzie pozyskiwał takie dane. Kwarantanna czy izolacja to bardzo trudna sytuacja, w której znajduje się coraz więcej naszych klientów. Dlatego też Zakład Ubezpieczeń Społecznych sam będzie pozyskiwał dane o osobach, które odbywają kwarantannę lub przebywają w izolacji domowej. ZUS będzie udostępniał te informacje płatnikom składek. Informacje o kwarantannie lub izolacji są niezbędne do wypłaty zasiłków chorobowych i opiekuńczych. Osoby, które zostały skierowane na kwarantannę lub są objęte izolacją domową i ubiegają się o wypłatę zasiłku, nie muszą już dostarczać decyzji sanepidu do ZUS lub pracodawcy. Nie muszą też mieć zwolnienia lekarskiego z powodu przebywania w izolacji domowej. Osoby skierowane przez jednostkę Państwowej Inspekcji Sanitarnej na kwarantannę mają prawo do świadczeń chorobowych, czyli wynagrodzenia za czas choroby, które finansuje pracodawca, albo zasiłku chorobowego. Dotyczy to osób objętych ubezpieczeniem chorobowym, np. w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy prowadzenia działalności gospodarczej. Świadczenie przysługuje także ubezpieczonym, którzy zostali poddani izolacji, w tym izolacji w warunkach domowych. Obecnie do wypłaty zasiłków chorobowych i opiekuńczych w sytuacji, gdy kwarantanna lub izolacja dotyczy dziecka, potrzebna jest decyzja Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wkrótce zamiast decyzji ZUS będzie samodzielnie pozyskiwać odpowiednie dane z systemu informatycznego Centrum e-Zdrowia, to jest systemu EWP, w którym zapisane są informacje o obowiązku kwarantanny i izolacji. Po wejściu w życie odpowiednich zmian w przepisach, dane o kwarantannie i izolacji ZUS będzie przekazywał pracodawcom i przedsiębiorcom na ich profil płatnika na platformie usług elektronicznych. Na podstawie tych informacji płatnicy składek będą mogli wypłacać pracownikom świadczenia chorobowe i zasiłki opiekuńcze. Informację o kwarantannie lub izolacji otrzyma także ubezpieczony na swoim profilu na PUE ZUS. Pracownicy skierowani na kwarantannę lub objęci izolacją domową powinni pamiętać o tym, żeby poinformować swojego pracodawcę o przyczynie nieobecności w pracy. Informację tę mogą przekazać na przykład telefonicznie lub mailowo.